Cześć, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku ważnych rzeczach, o które pytała mnie moja społeczność w grupie Grupa Fit Skutecznych Panter. Jeżeli jesteś tam już, to wspaniale, jak nie, to zapraszam, żeby dołączyć. I średnio ja raz w miesiącu robię takie sesje pytań i odpowiedzi i tutaj na te odpowiedzi, na te pytania odpowiadam. Co zrobić, jeżeli waga stoi, zapytała jedna z dziewczyn. I tutaj to jest osoba, która już się odchudzała do pewnego momentu. Czyli w momencie, gdy my jesteśmy w deficycie kalorycznym, odchudzamy się, to nie ma takiej możliwości, żeby to był taki ciągły spadek, że tak sukcesywnie spada wszystko. Nie da się. Warto jest zrozumieć, że tkanka tłuszczowa to jest zmagazynowana energia, więc w momencie, jak my się odchudzamy i spada nam cały czas ta tkanka tłuszczowa, no to dla naszego organizmu to jest jakby alarm, nie? Bo jest to taki tłuszcz zapasowy, czyli w momencie, gdy będzie nam gorzej, no to będziemy mieć możliwość ściągnięcia, jakby wykorzystania tej tkanki tłuszczowej. Więc co tutaj warto jest zrobić? No to po pierwsze warto jest sobie zrozumieć, że nie da się, żeby to cały czas spadało, no bo mogłybyśmy dojść do momentu, w którym to by już zagrażało naszemu zdrowiu. I wtedy warto jest przerzucić swój fokus, swoje skupienie nie tylko i wyłącznie na wagę. Bo ja wiem, że my tutaj myślimy, o waga, ja tutaj muszę spadać, już coraz jest lepiej, spada mi ta waga i ona musi być po prostu co chwilkę niższa. Ale jak w tym momencie, bo większość ludzi się w tym momencie poddaje, jeżeli ty sobie to poukładasz w głowie i zrozumiesz, że teraz okej, ja dobrze robię, wszystko jest okej, i przerzucisz swoje skupienie na to, żeby dalej konsekwentnie robić te rzeczy, czyli dalej monitorujesz to, co jesz i pijesz, jesteś w deficycie, dalej ruszasz się więcej, nawadniasz się, wysypiasz i jakby przekładasz na to, to wtedy jesteś w stanie po prostu dalej mieć po tygodniu, po dwóch tygodniach spadek nawet o kilka kilogramów. Więc na tym warto jest się skupić. Warto jest się skupić właśnie najpierw na tej zmianie zachowania, czyli że te nawyki są coraz to już takie twardsze u Ciebie. Na tym na przykład, jak wyglądają Twoje obwody. Czy to nie jest tak, że na przykład nie spada Ci waga, natomiast masz dużo większe mięśnie? Czy masz po prostu czy jesteś chudsza w talii? Więc na takie rzeczy też zwracamy uwagę. Zwracamy uwagę na to też, jak pasują, jakby jak leżą Twoje ubrania. Bo to tutaj też to może być bardzo widoczne. Także to jest to i warto jest jeszcze raz przeliczyć sobie ten deficyt kaloryczny, żebyś miała świadomość tego, czy faktycznie jesteś teraz już na tej nowej swojej wadze, czy ty też jesteś dalej w tym deficycie kalorycznym faktycznym. Dobra, druga z rzeczy to jest to nieregularne posiłki. I tutaj bardzo często dziewczyny mówią, że ja się nie mogę odchudzić, nie mogę być szczupła, bo mam pracę zmianową, mam dużo zajęć i jem nieregularnie. I bardzo często bierze się to z tego, że mamy takie przekonanie mylne, że musimy jeść 6 razy dziennie, że my po prostu cały czas posiłek co 2 godziny. I uwaga, to zazwyczaj nie jest prawdą. W momencie, gdy chcemy przytyć, to właśnie dodaje się kolejny posiłek, je się co te 3 godziny, tak jak przysłowiowy kulturysta, bo wtedy łatwiej jest nam zmieścić więcej jedzenia. Natomiast w momencie, gdy chcesz się odchudzić, to i tutaj abstrahując, jakby jedynie osoby, które mają cukrzycę pierwszego typu, to warto jest, żeby zwróciły na to uwagę i jeżeli masz cukrzycę, no to skonsultować się trzeba po prostu ze swoim lekarzem czy diabetologiem. Natomiast standardowa osoba w momencie, gdy chce się odchudzić i ma nieregularny styl życia, no to musimy wpasować to nasze jedzenie do tego stylu życia, jakie mamy, nie na odwrót, czyli nie potrzebujemy zmienić całego życia, żeby jeść 6 razy dziennie, tylko potrzebujemy do tego tej regularności, jaką mamy w ciągu dnia naszej pracy, to potrzebujemy wkomponować posiłki. Czyli na przykład, jeżeli nie jesteś w stanie zjadać 6 posiłków dziennie, no to wprowadź sobie regularne 3 posiłki. I wtedy będzie Ci zdecydowanie prościej dojść do tego, żeby najpierw uregulować sobie to trawienie. Organizm bardzo fajnie reaguje na to, że masz konkretne czasy posiłków i jeżeli masz pracę zmianową, no to można sobie to tak wprowadzać, że powiedzmy, jak mamy większą przerwę, czyli jemy co 5 godzin powiedzmy, no to jesteśmy w stanie sobie po prostu nawet w momencie, gdy jesteśmy w pracy, zjeść ten posiłek i zabrać go ze sobą.
I tutaj, jeżeli będziesz mieć konkretne trzy posiłki, w którym masz większą ilość białka, masz warzywa, zdrowe tłuszcze, no to jak najbardziej jesteś w stanie osiągnąć bardzo fajne efekty. Najpierw ta regularność, deficyt kaloryczny z czasem i wtedy po prostu nie ma granic, ty panujesz nad swoim odżywianiem. Kolejne pytanie. Co zrobić, jeżeli mam brak motywacji do ćwiczeń? I tutaj warto jest zacząć od podstaw, czyli po pierwsze warto jest się popatrzeć na to, dlaczego ty nie jesteś dla siebie ważna, dlaczego twoje zdrowie nie jest dla ciebie istotne, bo już nie mówię o tym, że każda z nas dokładnie wie, czemu ten ruch jest ważny, czemu te treningi regularne są potrzebne, żeby mieć długie życie, żeby mieć zapanować nad swoją wagą, żeby nie mieć problemów z osteoporozą, żeby przede wszystkim mieć więcej energii i siły. To warto jest wiedzieć. W razie co można sobie wrócić w jednym z moich podcastów Fitness dla zapracowanych kobiet. Mówiłam o tym, jakie są korzyści z regularnych treningów, z regularnych spacerów nawet. I wtedy, jeżeli tej wiedzy potrzebujesz, no to sobie wyszukaj i sprawdź. Ale jeżeli ty już wiesz, że jest ci to potrzebne, chcesz o siebie się zatroszczyć i zadbać, żeby mieć pewność, że w przyszłości będziesz się dobrze czuć, to zacznijmy od tego, że zacznij po prostu od spacerów, czyli powiedzmy 20 minut dziennie. Obiecaj sobie, że idziesz codziennie na spacer, nieważne jaka pogoda. Patrzysz, jak wygląda twój dzień i gdzie, w jakim miejscu jest taka przestrzeń, że mogłabyś codziennie na te 20 minut się poruszyć. Jeżeli nie masz takiej przestrzeni, to na przykład zrób sobie, że z samego rana wstań wcześniej, idź na 10 minut spaceru i później na przykład wracając z pracy, idź też w jedną stronę na nogach, spacerem. I wtedy też już masz tą większą ilość ruchu i to już jest bardzo dobra podstawa. Jeżeli to robisz regularnie, to można dodać sobie na przykład i robić dwa dłuższe spacery w ciągu dnia. Później warto byłoby dołożyć do tego na przykład dźwiganie ciężarów czy trening z ciężarem swojego ciała i później na przykład jakiś rodzaj rozciągania i mobilności. Żeby to twoje ciało, oprócz tego, że będziesz silna, żebyś była też właśnie elastyczna, żebyś nie czuła, że tu ci tam coś strzela, tutaj nie jestem w stanie nogi podnieść, tylko po prostu, żebyś była sprawna. Więc w taki sposób warto jest to zrobić. Jeżeli masz mało motywacji, no to można by było porozmawiać, najpierw popatrzeć dlaczego, skąd to się wzięło, dlaczego, czemu ja nie chcę o siebie dbać i się naprawdę tak mocno popatrzeć, od czego uciekam albo do czego ja dążę. I u mnie, tak jak Wam już mówiłam, to przez większość mojego życia to było tak, że ja nie chciałam po prostu się rozchorować i być mało sprawna, tak jak już nie żyją moi rodzice i dziadkowie. Więc ja miałam świadomość tego, jak wyglądają moje geny i chciałam po prostu zapobiegać tej ekspresji genów, czyli ja chciałam po prostu uciekać od choroby. A teraz już chcę po prostu zobaczyć, jak ja mogę się jeszcze lepiej czuć, jeszcze lepiej wyglądać, jak mogę być jeszcze silniejsza. Ale warto jest po prostu w taki sposób na siebie popatrzeć, dlaczego ci to jest potrzebne i skąd bierze się ten opór, dlaczego łatwiej jest nam dbać o innych, aniżeli o siebie. Później można też zrobić tak, że jeżeli masz bliską ci osobę, to właśnie z tą osobą się umówić, że codziennie się ruszamy, dopytujemy o to. I tutaj na przykład moje klubowiczki w klubie AS, do którego też jest link w opisie, mają takie zadanie, żeby dobrać się w pary, żeby codziennie właśnie się zagadywać i sprawdzać, czy ta druga osoba była na spacerze i zrobiła trening. To jest świetna sprawa. Nieraz właśnie też jest fajną sprawą to, żeby popatrzeć, kogo masz bliskiego wokół siebie, kogo kochasz, szanujesz i kogo nie chcesz zawieść. I sobie obiecaj, że jeżeli codziennie nie zrobisz tego treningu, czy nie pójdziesz na ten spacer, to tak jakbyś zawiodła tą osobę, bo ci zależy, żeby długo być blisko tej osoby, żebyś miała doskonałe, jak najlepsze zdrowie. I w taki sposób się po prostu motywuj. I ostatnie, czyli czwarte pytanie, co zrobić, skoro ja mam słaby sen? Jeżeli chodzi o sen, to jest niezwykle ważne na zdrówko, żeby się wysypiać, bo wtedy nasza równowaga hormonalna, nasza regeneracja jest w stanie w fajny sposób przebiegać. Więc tutaj można na różne sposoby popatrzeć. Warto jest na przykład przez chociaż godzinę przed pójściem spać nie używać telefonu, nie używać telewizora i takich rzeczy, które cię rozpraszają.
trzeba się po prostu wtedy wyciszać. Czyli jak na przykład masz dużo jakiegoś światła, czy niebieskiego, czy w ogóle światła, no to w momencie, gdy chcesz położyć się spać, to warto jest mieć świadomość, że my mamy po prostu w okolicach nad oczami receptory, które w momencie, jak mamy za dużo światła, to one blokują produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Czyli jak się nastawisz po prostu, że przez te ostatnie godziny dnia siedzisz przed telewizorem, komputerem, grasz czy oglądasz jakieś rzeczy, no to to może właśnie sabotować Twój sen i przez to możesz mieć problemy z tym, żeby się uśpić. Co jest fajną rzeczą? To jest to, żeby na przykład w ostatnim posiłku, który jesz, żeby były też węglowodany. Czyli nie wiem, ja lubię jeść płatki owsiane, owsiankę przed pójściem spać, kanapki, tego typu rzeczy. Oczywiście jest tam też dużo białka i zdrowych tłuszczy, ale generalnie jest więcej węglowodanów. Bo one wspomagają nam najpierw produkcję serotoniny, czyli hormonów szczęścia, które później pomagają w produkcji większej ilości melatoniny. Więc jeżeli my zjemy taki posiłek, i oczywiście taki posiłek dobrze byłoby zjeść nie od razu przed snem, czyli jakieś tam 3 godziny przed pójściem spać, no to wtedy i to ostatnie godziny po prostu nie siedzisz przed telewizorem czy jakimiś rzeczami, które cię wkurzają i rozpraszają, no to zdecydowanie łatwiej jest Ci się uśpić. Warto jest zadbać też o taką higienę snu, o rytm dobowy, że kładziesz się o podobnych porach, wstajesz o podobnych porach na co dzień. I to bardzo fajnie wprowadza taką regularność do właśnie Twojego codziennego życia. Można jeszcze rozważyć takie rzeczy jak to, żeby zjadać suplement, to już takie bardziej ostateczność, przed właśnie suplement taki, który zawiera na przykład melatoninę czy magnez, bo to są takie rzeczy, które wspomagają właśnie nasz sen. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to regularność snu i to, żeby przez ostatnią godzinę nie siedzieć w telefonie czy w telewizorze. Wtedy będzie Ci zdecydowanie łatwiej się wyspać, położyć wcześniej spać i mieć ten sen regularny. Dobra, to tyle. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujesz, dasz kciuka do góry i jeżeli będziesz obserwować, a jeżeli masz jakieś pytanie, to Cię od razu zapraszam i zachęcam do grupy Fit Skutecznych Panter na Facebooku, żeby zadać to pytanie i ja postaram się je uwzględnić w kolejnej sesji pytań i odpowiedzi. Wszystkiego dobrego i do dzieła, kochana załogo!